Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski papiery rozwodowe złożyli do sądu w 2021 roku. Artystka chciała zakończyć relację z byłym ukochanym. Krzesimir miał bowiem wdawać się w romanse z wieloma kobietami. Na jaw wyszło nawet to, że mężczyzna doczekał się nieślubnego dziecka. Jurksztowicz wiele lat przymykała o oko na zdrady ukochanego. W pewnym momencie powiedziała jednak dość raz na zawsze chciała zakończyć relację z Dębskim. Ania chce się jak najszybciej rozwieść i rozpocząć nowe życie. Cała sytuacja jest dla niej bardzo męcząca, mówiła przyjaciółka Jurksztowicz w rozmowie z dziennikarzami Super Superekspresu. Krzyśmir Dębski nie daje jednak za wygraną i utrudnia kobiecie rozwód. 6 czerwca 2023 roku odbyła się kolejna rozprawa. Artysta się na niej nie pojawił. Na sali sądowej obecne były z kolei Anna Jurksztowicz i jej przyjaciółka Joanna Kurowska. Dziś są kolejne przesłuchania świadków, więc nie spodziewamy się wyroku. Ja też nie zostałam przesłuchana. Ta rozprawa trwa tak długo, bo muszę bronić sprawiedliwości i prawdy, a przede wszystkim swojej godności. Bo to jedyna rzecz, która mi pozostała, mówiła w fakcie Anna. Jurksztowicz w wielu wywiadach mówiła, że jest zmęczona ciągnącym się rozwodem. Kobieta chce jednak bronić sprawiedliwości, prawdy i godności. Według informacji, które zebrali dziennikarze serwisu plejada.pl, ostatnia rozprawa miała miejsce 30 sierpnia 2023 roku, sąd jednak odroczył rozwód i skierował małżonków na mediację. Na razie nie ma żadnej decyzji ani nowego terminu. Jestem już tym wszystkim zmęczona. Nie mam nawet siły rozmawiać, zobacz też.